Niepełnosprawny TikToker upomniał na kierowcę, jego reakcja zaskakuje. W internecie rekordy popularności bije nagranie Łukasza Wali zarejestrowane na jednym z parkingów w Katowicach, WOI Śląskie. Widzimy na nim, jak popularny TikToker poruszający się na wózku inwalidzkim zwraca uwagę kierowcy, który zaparkował samochód na miejscu dla osoby z niepełnosprawnością. Między mężczyznami dochodzi do ostrej wymiany zdań. Łukasz Wala bardzo aktywnie uświadamia internautów, jakie są codziennych problemy osób niepełnosprawnych. Filmy jego autorstwa mają milionowe zasięgi w sieci i są znakomita lekcja empatii. Jedna z nich z całą pewnością jest najnowsze nagranie umieszczone przez niego na TikToku. Czytaj tez, wysiadł z tramwaju i to był koniec. Pod śniegiem byle kamienie. Prokuratura ustaliła przebieg tragicznego wypadku. Na nagraniu wyświetlonym do tej pory przez ponad 4 miliony internautów, widzimy, jak Wala zwraca uwagę na samochód bez odpowiedniego oznaczenia, który stoi na miejscu dla osób niepełnosprawnych. TikToker czeka na kierowcę auta, by osobiście zwrócić mu uwagę. Zobacz, kochani, mal mu w tach. Jego ciało maglowe, dwie ręce i niewiele więcej. Historia tego chłopaka jest niesamowita. Po krótkiej chwili przy samochodzie pojawił się młody mężczyzna. Wówczas zirytowany Wala postanowił go upomnieć. Właściciel auta przez dłuższy czas lakonicznie reagował na wszelkie uwagi. W pewnym momencie jednak wyraźnie się zirytował i zagroził Wali, że go uderzy. Pod filmem zaroiło się od wpisów internautów. Większość z nich wychwala postawę Wali. Bardzo dobrze, że zwrócili mu uwagę, kierowca powinien przeprosić i grzecznie odjechać. Lecz nie każdy kulturalny, tablice i nagrania na policję, w takich filmach nie powinno działać, RODO czytamy w pełnych emocji i komentarzach. Łukasz Wala był czynnym sportowcem. Trenował judo i był w kadrze narodowej. W 2018 roku miał poważny wypadek samochodowy, gdy wracał z zawodu w Japonii. Od tamtej pory porusza się na wózku inwalidzkim. Pomimo tego Łukasz jest bardzo pozytywnie nastawiony do życia. Jego profil na TikToku obserwuje 900 tysięcy internautów. Pomaga innym, a sam jest w potrzebie. Wesprzyj niepełnosprawnego Przemka z Lodzi. Dotarliśmy do niepełnosprawnego, którego obraził prezydent Wrocławia. Co powiedział? Skandal w PKP. Niepełnosprawny pasażer jechał w pociągu na podlodze. Przewoźnik zabrał głos. Zdjęcia.